Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy pierwsze osoby, które już do nas dołączają. Widzimy, że się Państwo pojawiają nam w pokoju. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej pod tytułem o rozmowie z uczniami i uczennicami na temat wyzwań imigracyjnych w szkole. Ja nazywam się Elżbieta Krawczyk, jestem dyrektorką programową i członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruję też działem edukacji globalnej i ekologicznej. I dzisiaj razem z Julią Godorowską i naszymi gośćmi będziemy prowadzić to spotkanie. To już jest spotkanie w ramach całego cyklu Zaangażowani Uczniowie, czwarte spotkanie z tej serii, które przechodzi do kolejnego obszaru naszego zainteresowania. My mieliśmy okazję z częścią z Państwa być może spotkać się podczas pierwszego webinarium, które prowadziliśmy razem z Michałem Tragarzem. Później dwa kolejne spotkania Michał prowadził także z zaproszonymi gośćmi, a te dwa ostatnie spotkania będziemy właśnie wspólnie mogli przeżywać. Witam serdecznie, witam też, cieszę się, że na czacie Państwo się z nami witają. Bardzo nam miło, zarówno tutaj na Zoomie, jak i na Facebooku, bo w tych obu przestrzeniach się znajdujemy. Cały ten cykl jest poświęcony edukacji obywatelskiej i temu, jak edukacja obywatelska może wzmacniać zarówno naszych uczniów, uczennice, nauczycieli, nauczycielki, ale też całe społeczności szkolne i w jaki sposób może odpowiadać na różnego rodzaju wyzwania współczesności i mieć taką ważną przestrzeń w naszej szkole. Zastanawiamy się także w ramach tego całego cyklu, jak możemy wzmacniać i motywację, i zaangażowanie uczniów i uczennic. I to są dla nas kluczowe wątki, także do nich dzisiaj podczas tego naszego spotkania będziemy się odwoływać. Te dotychczasowe spotkania dotyczyły zarówno kwestii tego, jak budować poczucie odpowiedzialności poprzez edukację obywatelską, jak słuchać uczniów i uczennice po to, żeby poznać ich potrzeby i żeby mogli i mogły mieć takie poczucie włączenia w tworzenie szkoły. Poprzednie spotkanie, trzecie z serii, dotyczyło skutecznych projektów uczniowskich i one dotyczyły głównie tej perspektywy lokalnej. Natomiast wraz z dwoma ostatnimi spotkaniami przechodzimy do tego obszaru perspektywy globalnej i dzisiaj będziemy pochylać się nad tematem migracji. Natomiast ostatnie spotkanie będzie poświęcone tematyce klimatycznej i do tego webinarium jeszcze będziemy Państwa zapraszać i zachęcać. Wszystkie te spotkania nasze dotychczasowe są dostępne na blogu eksperckim Centrum Edukacji Obywatelskiej. Także w trakcie spotkania otrzymają Państwo link, gdzie można zajrzeć zarówno do samych nagrań, jak i do prezentacji, tak żeby zapoznać się z całym cyklem. Mam nadzieję, że część z Państwa już uczestniczyła w naszych wcześniejszych spotkaniach. Być może część z Państwa dopiero poznała ten cykl, więc jeśli ktoś chciałby do tego powrócić, to będzie taka możliwość. Seria tych webinariów jest organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki i American Spaces Poland. I serdecznie chciałam zaprosić do zabrania głosu panią Urszulę Malmon z American Corner z Radomia o zabranie głosu. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Przykładem innych kornerów, które już miały przyjemność być gospodarzami spotkań w cyklu Zaangażowani Uczniowie, z naszej
naszej strony American Corner, American Spaces, rodziny American Spaces, również kilka słów na temat działalności naszej placówki. W przeciwieństwie do innych cornerów na terenie Polski, które działają przy bibliotekach uniwersyteckich, przy bibliotekach publicznych, nasza placówka jest częścią instytucji kultury, co myślę, że daje nam nieco szersze możliwości w porównaniu z innymi placówkami. Ogólnie rzecz biorąc, placówki American Corner działają pod patronatem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i są takim łącznikiem między właśnie ambasadą a lokalną społecznością. Znaczy w momencie, kiedy większość naszych działań przeniosła się do internetu, także nasz zasięg jest nieco szerszy, także nie tylko lokalna społeczność, ale sięgamy nieco dalej. Poza działalnością biblioteczną, placówki American Spaces, American Corners prowadzą szeroką działalność informacyjno-edukacyjną. Co proponujemy? Proponujemy szereg programów o bardzo różnorodnej tematyce, w zależności od potrzeb lokalnej społeczności i nie tylko lokalnej społeczności, a więc jest to przedsiębiorczość, spotkanie poświęcone rozwojowi osobistemu, spotkanie poświęcone bezpieczeństwu, doskonaleniu umiejętności językowych, czyli języka angielskiego, wiele propozycji dla nauczycieli, programów wspierających pracę nauczycieli, jak również konferencje motywacyjne. Tutaj mamy na swoim koncie wiele konferencji typu pasja, inspiracja, motywacja skierowanych do młodzieży, do edukatorów, do szerokiej gamy odbiorców. Takie spotkania, które rzeczywiście motywują i zachęcają do szerszych działań. American Corners, American Spaces to także centra doradcze Education USA. Takie centrum działa również przy Radomskim Centrum, American Corner Radom. I co oferuje takie centrum? Przede wszystkim informacje na temat programu wymiany, na temat studiów pierwszego, drugiego stopnia w Stanach Zjednoczonych, ale również programy dla młodzieży szkolnej, młodzieży akademickiej. I myślę, że warto dołączyć do bazy kontaktów American Corner z tego względu, że będą Państwo informowani na bieżąco, jeśli chodzi o oferty, czy to ambasady amerykańskiej, czy właśnie cornerów dotyczących edukacji międzynarodowej. Dzisiejszy program, mamy przyjemność być gospodarzem dzisiejszego programu, dzisiejszego odcinka z serii Zaangażowani uczniowie. To niezwykle ważny i trudny temat dotyczący przede wszystkim również i bieżących wydarzeń, ponieważ większość z Państwa, większość z nas będzie musiało stawić czoła wyzwaniom, które aktualnie mają miejsce na terenie naszego kraju i za granicą wschodnią. Ja oczywiście zachęcam do bezpośredniego kontaktu z American Corners, do American Corner Radom i jesteśmy w stanie zaoferować Państwu takie programy, jakie będzie zapotrzebowanie z Państwa strony. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie i oddaję głos prowadzącym. Bardzo dziękujemy Pani Urszulo, dziękujemy jeszcze raz za partnerstwo przy tym działaniu i zachęcamy do kontaktu z American Corners, z American Corners Radomia. Partnerem dzisiejszego webinarium jest również Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, także bardzo dziękujemy za taką możliwość współpracy. I co się dzisiaj wydarzy na tym spotkaniu, jakich tematów będziemy dotykać? Oczywiście kwestia motywacji i zaangażowania cały czas jest w centrum naszego zainteresowania i będziemy odnosić się do doświadczeń naszych panelistów, panelistek z pracy z uczniami i uczennicami właśnie wokół tego tematu. Będziemy się więc zastanawiać, jak można zainicjować w szkole rozmowy związane z migracjami. Także chętnie będziemy dzielić się tym doświadczeniem, jakie mamy w ramach różnych inicjatyw podejmowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z całą pewnością kwestia związana z kontekstem dotyczącym wojny w Ukrainie nie zostanie przez nas pominięta, więc i do tych
zagadnień będziemy się odnosić. Jak budować zaangażowanie młodych ludzi poprzez stwarzanie takiej przestrzeni do tego, żeby mogła wyrażać swoje opinie na ważne tematy, ale nie tylko o samej rozmowie, także o działaniach. Chcemy porozmawiać, pokazać przykłady projektów podejmowanych w ramach tej tematyki i różnych działań obywatelskich, które są ważne. Dla przypomnienia, slajd, który pokazuje pewne elementy, które wzmacniają zaangażowanie uczniów i uczennic. Być może pamiętają Państwo z poprzednich spotkań, odwoływaliśmy się zarówno do kwestii celu, wpływu, kompetencji i wyzwań. I także w kontekście prowadzenia rozmów na tematy migracyjne to jest nadal aktualny zestaw elementów, o których warto pamiętać, filary. I także do nich będą się odwoływali nasi prelegenci i prelegentki. A kim są te osoby? To przedstawię Państwu Julia Godorowska. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Będę miała przyjemność z Elżbietą Krawczyk prowadzić dzisiejsze spotkanie w gronie wyjątkowych osób. Barbara Głąb, kulturoznawczyni, nauczycielka filozofii i etyki w polsko-francuskiej szkole podstawowej w Warszawie. Jest absolwentką kursu CEO Rozmawiajmy o uchodźcach oraz autorką materiałów edukacyjnych. Basiu, witamy Cię. Jest z nami również Iwona. Cześć Basiu. Jest z nami również Iwona Olejniczak, nauczycielka historii w szkole podstawowej w Zbeninie. Iwona jest absolwentką kursu Rozmawiajmy o uchodźcach, podobnie jak Basia, i pracuje również w CEO jako mentorka w kursie internetowym OK Zeszyt. Iwono, witam Cię. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Jest z nami również Sergiusz Czaja, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej w Leśniewie. Sergiusz jest absolwentem programu CEO Shortcut, Małe historie, wielkie sprawy, a także kursu Rozmawiajmy o uchodźcach. Cześć Sergiusz. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jest również z nami uczeń Mateusz Wołosiewicz, który uczęszcza do klasy siódmej w szkole podstawowej w Zbeninie. Cześć Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Julia Godorowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuję się koordynacją i opracowywaniem koncepcji programów dotyczących edukacji globalnej, a szczególnie bliskie są mi tematy związane z migracją, z uchodźstwem i z prowadzenia w szkole dobrych rozmów. W Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmujemy się przede wszystkim wzmacnianiem nauczycieli i nauczycielek oraz współpracą z dyrekcjami szkół. Proponujemy nowe metody nauczania oraz zachęcamy całe społeczności szkolne do podejmowania ważnych tematów dotyczących współczesnych wyzwań. Staramy się, aby uczniowie i uczennice w szkole zdobywali cenne, dobre doświadczenia i angażowali się w swoją edukację. Działamy od 28 lat, współpracujemy z około 40 tysiącami nauczycieli i nauczycielek oraz z dyrekcjami szkół w całej Polsce. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się edukacją. Działamy w kilku obszarach tematycznych. Pomagaj się uczyć, angażuj obywatelsko, odpowiadaj na globalne wyzwanie, i w ramach tego obszaru jest organizowane to dzisiejsze spotkanie. Otwieraj na kulturę to kolejna grupa programów, które realizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ucz otwartości, a także wyjaśniaj politykę. I zachęcam do odwiedzin naszej strony internetowej www.co.org.pl. Jeżeli chodzi o zaświadczenia potwierdzające udział w naszym webinarium, to dla wszystkich osób, które są zarejestrowane i uczestniczą w wydarzeniu na platformie Zoom,
Takie osoby będą mogły pobrać zaświadczenie potwierdzające udział w tym spotkaniu i link do zaświadczenia będzie udostępniony w trakcie naszego spotkania na prezentacji, a także na czacie. A osoby, które wezmą udział w całym cyklu 5 webinariów, o których na początku mówiła Elżbieta, otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie całego cyklu i zdobycie nowej wiedzy. Więc jeszcze raz link do zaświadczenia potwierdzającego udział w tym spotkaniu zostanie udostępniony dla Państwa na czacie oraz na prezentacji podczas naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcam również Państwa do komentowania, do zadawania pytań na czacie. Już widzę, że są pierwsze komentarze i powitania na naszym czacie na Zoomie, więc bardzo mi miło i też nasze spotkanie jest transmitowane na Facebooku, na kanale Centrum Edukacji Obywatelskiej i tam też jest możliwość dodawania komentarzy na czacie. Elu, przekazuję Ci głos. Bardzo dziękuję. Myślę, że też już Państwo nie mogą się doczekać, żeby usłyszeć o tych pierwszych doświadczeniach naszych prelegentów i prelegentek, więc przechodzimy do części pierwszej, gdzie zastanowimy się wspólnie, co sprawia, że temat migracji i ludności przyciąga uczniów i uczennice. Wiemy, że od lat z tym tematem i wieloma innymi też dotyczącymi globalnych wyzwań mierzycie się, które podejmujecie w szkołach i podczas rozmów zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą. Więc pytanie do Was, dlaczego to z Waszej perspektywy i dla Was jest ważne i dlaczego to jest ważne dla Waszych uczniów i uczennic? Basiu, Ciebie pierwszą zaproszę o zabranie głosu. Dziękuję. Dlaczego temat migracji i uchodźstwa jest ważny? Ja do tej pory nie zadałam sobie trudu, nie zadałam sobie trudu, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale zadaję to pytanie swoim uczniom i uczennicom na lekcjach, na zajęciach warsztatowych poświęconych migracji i uchodźstwie. Chciałabym na to pytanie odpowiedzieć najszczerzej, jak potrafię. Praca w temacie uchodźczym i migracyjnym mnie nie zmieniła, uwrażliwiła na innego, na drugiego człowieka. Ja byłam takim pięknoduchem. Dla mnie migracja i uchodźstwo było wyzwaniem dla myślenia, a stało się wyzwaniem dla działań edukacyjnych. Kiedy zaczęłam pracę w szkole, to było 4 lata temu, to zrozumiałam, że zadanie, jakie przede mną stoi, to oddać głos tym, którzy go nie mają, tym, którzy zostali tego głosu pozbawieni, uchodźcom i uchodźczyniom, osobom z doświadczeniem uchodźczym, którzy szukają schronienia, udają się w niebezpieczną podróż, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie poczują się bezpiecznie. I takie postawiłam sobie zadanie, a zadanie, jakie mają uczniowie i uczennice, to ten głos usłyszeć. Kiedy postawiłam uczniom pytanie, dlaczego ten temat jest ważny, to oni podkreślali wartość międzykulturowego dialogu. Migracja kojarzy im się z podróżowaniem, poznawaniem ludzi, kultur, uczeniem się języków obcych, ale ta bieżąca sytuacja, wojna w Ukrainie, a także kryzys azylowy, z jakim mamy do czynienia granicy polsko-białoruskiej, spowodował, że uczniowie zaczęli dostrzegać problemy oraz wyzwania, przed jakimi stoją uchodźcy i uchodźczynia, co jest też najważniejsze, to uchodźcy przestali być bezimienni. Mają imiona, mają biografię, są wśród nas, nie na zewnątrz, nie za murem, nie za drutami, nie w obozie poza miastem, ale stają się częścią naszego życia, naszej wspólnoty. Wydaje mi się, że
Wydaje mi się, że to jest wyzwanie i to jest zadanie dla nas wszystkich, uczniów, uczennic, ale też nauczycieli, nauczycielek. To z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za taką też osobistą perspektywę. Sergiuszu, jak to wygląda u Ciebie? Z mojej perspektywy, znaczy dzień dobry teraz wszystkim. Tak naprawdę, gdy podchodzę do uczniów i podejmujemy temat migracji, to uczniowie zwracają uwagę i zwracali i rok temu, i w tym roku również, szczególnie w związku z sytuacją i w kryzysie polsko-białoruskim, jeśli chodzi o granice i wojnie w Ukrainie, że tak naprawdę nic nie wiedzą. Znaczy, ta brak wiedzy wynika tak naprawdę zbyt dużej ilości kanałów informacyjnych, które do nich dochodzą, i dzięki temu mają kompletny chaos. Jakby dla mnie to też jest bardzo, bardzo trudne tak naprawdę, aby dostosować się od razu do sytuacji, pośniąć też tą całą wiedzę, którą muszę przekazać uczniowi, ale ja mam takie poczucie, że moja rola ogranicza się tak naprawdę do tego, nie żeby uczyć ich oceniania, bo oceniać będą sami, ale do ocen potrzebują przede wszystkim solidnej wiedzy merytorycznej. Dlatego też nauczyciel i ja też właśnie, tak jakby do tego podchodzę, że muszę przede wszystkim im wszystko uporządkować, wyselekcjonować najważniejsze kwestie. Tak jak teraz jest kwestia Ukrainy, to ja tak naprawdę w każdej klasie, którą uczę, od czwartej klasy do ósmej klasy łącznie, przeprowadziłem całą godzinę zajęcia na temat tego, żeby wyjaśnić uczniom, dlaczego tak naprawdę do tej wojny doszło. Natomiast uczniowie od razu, oczywiście jak to uczniowie na historii, bo uczę w szkole historii, więc zapytają, jak to się skończy. Ja powiedziałem, że nie wiem. No i zauważyli, że to jest pierwsza sytuacja, kiedy mówię uczniom, nie wiem, jeżeli chodzi o skutki jakiegoś wydarzenia, więc ja mówię, zobaczcie, to jest o tyle ważne, że ani ja, ani zapewne nikt inny do końca nie wie tak naprawdę, jak to się wydarzy, ale ja to mówiłem 20 dni temu, a tak naprawdę nikt nie przewidział, że ta wojna będzie trwać dalej. Więc przede wszystkim, jeżeli mówimy o migracji, już abstrahując teraz od Ukrainy, przede wszystkim trzeba tłumaczyć przyczyny i konsekwencji zjawisk globalnych. Ukazywać też uczniom wpływ jakby jednostki na globalne procesy i też odwrotnie, wpływ jakby globalnych procesów na jednostkę, bo to ze sobą jest bardzo powiązane. I tak naprawdę również jak na WOS-ie, jak w ogóle na WOS-ie przy różnych innych projektach, staram się przede wszystkim uczyć uczniów kompetencji kluczowych, czyli mam tutaj na myśli przede wszystkim krytycznego myślenia, czyli krótko mówiąc radzenia sobie z natłokiem informacji, żeby oni umieli sobie z tym poradzić, umieli pewne rzeczy wyselekcjonować. Przede wszystkim też przy okazji oczywiście nauka komunikacji, czyli rozmowy o tym, nawet jeżeli to jest temat kontrowersyjny, bo jest to temat kontrowersyjny również dla Polaków, to mimo tego należy rozmawiać w sposób spokojny i również jak kłócić się, to kłócić się wyłącznie na argumenty. No i przede wszystkim też nauka czegoś bardzo trudnego, czyli twórczego myślenia. Bo jeżeli na przykład mówimy o pewnych problemach, to staramy się również szukać pewnych alternatywnych rozwiązań dla tych problemów i również uczniowie tego się starają uczyć. Przede wszystkim też postawy, czyli otwartość, szacunek, empatia, bo tego należy uczyć od najmłodszych lat, a właśnie wracając do tego szumu informacyjnego na Facebooku, czy na Instagramie, czy na innych portalach społecznościowych, piszą wszyscy i wszyscy są ekspertami tak naprawdę w pewnych kwestiach, i też są liczne emocje, a właśnie o to chodzi, że należy oddzielić emocje od pewnego rodzaju faktów i na podstawie dopiero tego można budować swoje opinie. Dziękuję bardzo. Dzięki, Sergiuszu. Iwono, to teraz przechodzimy do Ciebie i Twojej perspektywy, dlaczego to jest ważne i dla Ciebie jako osoby, która prowadzi takie zajęcia, ale także dla Twoich uczniów i uczennic. Witam serdecznie raz jeszcze. Drodzy Państwo, ja na to popatrzyłam z trochę innej perspektywy. Ja pracuję w szkole, która jest szkołą daltońską i u nas głównymi filarami, na których się opieramy w pracy z uczniami, jest samodzielność, współpraca, odpowiedzialność. I dla mnie było jasne, że w którymś momencie, a po prostu uczeń będzie już gotowy do rozmów o tym, żeby akceptować innych, żeby poznawać innych ludzi, żeby im przybliżać inność. I w związku z tym pomyślałam w którymś momencie, że chciałabym przystąpić do jakiegoś programu z uczniami, żeby razem przez to przejść.
I wydaje mi się, że temat migracji i wprowadzanie uczniów do tego tematu, wprowadzanie do tego, żeby akceptować innych ludzi, także tych, których nie znamy, żeby wspólnie po prostu jakoś tak współtworzyć społeczność globalną. Myślę, że te rzeczy to jest taki chyba obowiązek nauczyciela, żeby do tego wdrażać i żeby o tym mówić uczniom. I szczególnie jako nauczyciel historii wiedzy o społeczeństwie, jako opiekun samorządu uczniowskiego, wychowawca, po prostu temat ten wydawał mi się rzeczą oczywistą, że trzeba o tym mówić, trzeba uczyć rozmawiać i ponadto takie też było zapotrzebowanie ze strony uczniów. Ja ich pytałam, czy chcieliby poznać taką osobę. My jesteśmy niedużą wiejską szkołą. My nie mamy na co dzień do czynienia z ludźmi, którzy pochodzą z innych krajów, z migrantami. Bardzo chciałam, żeby uczniowie poczuli się w tym temacie swobodnie i żeby po prostu razem ze mną przechodzili ten proces. I myślę, że to jest ważne, żeby być w tym razem i żeby czerpać z tego korzyści. I myślę, że efektem całego tego procesu jest to, że teraz jesteśmy nieoczekiwanie zupełnie w sytuacji, kiedy spotykamy się z migrantami z Ukrainy i dzieci nie czują strachu, a wręcz przeciwnie, odczuwają obopólne korzyści. Mówią, że to, że będziemy w klasie z dziećmi z Ukrainy, to oni im pomożemy, ale oni również nam pomogą. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję, Iwono. I też bardzo się cieszę, że jest z nami Twój uczeń, Mateusz. Mateuszu, dzięki, że do nas dołączyłeś i także chcesz się podzielić swoją perspektywą. Pytanie, co sprawia, co jest potrzebne z Twojej perspektywy, żeby rozmawiać? Powiedz, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Dzień dobry. Ja tu myślę, że najbardziej, po prostu uważam, żeby po prostu, że dla uczniów taka właśnie rozmowa jest bardzo potrzebna. No a w jakich okolicznościach? To na przykład uważam, że po prostu do rozmowy jest bardzo potrzebna otwartość na innych. No ale no nie na tym się kończy, tak? Trzeba pamiętać też o tym, o akceptacji drugiego człowieka, z którym rozmawiamy, bo jest to bardzo ważne. Niezależnie jakiego koloru skóry, niezależnie skąd pochodzi, jakim językiem mówi, to jest nieważne. Kluczem do sukcesu takiej idealnej rozmowy, żeby się dobrze kontaktować z innymi rówieśnikami, wydaje mi się, że nie jest po prostu słuchanie i danie po prostu wypowiedzi, szansy innym ludziom. No i tak to wyszło. Proszę. Znaczy ja mogłabym jako nauczyciel zadać jeszcze jedno pytanie Mateuszowi. Mamy czas? Tak, jak najbardziej, Iwona. Mateuszu, a powiedz mi, czy pamiętasz jakieś zajęcia, które prowadziliśmy na temat migracji, w których uczestniczyłeś, ty i ja? Mógłbyś coś przypomnieć? Tak, doskonale pamiętam, nawet mogę opowiedzieć. Pamiętam, jak mieliśmy spotkanie z Michałem z Uranu. Z Iranu. Bardzo wspaniały człowiek ogólnie. No i po prostu dowiedzieliśmy się, jak z nim rozmawialiśmy, że to jest taki sam miły chłopak, że można z nim na spokojnie porozmawiać, bez żadnych skrupułów, tylko po prostu trzeba być przygotowanym na to, że nie na wszystko chce odpowiedzieć. I tak, pamiętam, że była jeszcze jedna lekcja, dokładnie była to o dzienniku marzeń, gdzie po prostu poznawaliśmy marzenia innych dzieci, którzy na przykład mieli wojnę w kraju, czyli nie za ciekawą sytuację, tak? No i dowiedzieliśmy się po prostu, że nieważne jaki człowiek, nieważne jakiego koloru skóry, nieważne skąd pochodzi, ma prawo marzyć. Wszyscy mają prawo marzyć, tak oznajmuję. No i taka moja kwestia, którą ja tutaj powiem zazwyczaj, to uważam, że po prostu człowiek to człowiek. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie, Mateuszu. Dzięki też za to przesłanie, które tutaj na pewno z nami pozostanie i mam nadzieję, że także do tych doświadczeń, o których wspomniałeś, z którymi miałeś do czynienia podczas zajęć, jeszcze trochę więcej się dowiemy i usłyszymy, więc zachęcam do pozostania z nami. Dziękujemy też za głosy tutaj na czacie. Świetne wystąpienie i super podejście. Także gratulujemy i Tobie, i Iwonie. Ja mogę tylko chwilkę? Proszę bardzo. Mateusz, jestem dumna. Super, bardzo się cieszymy, my również. No to pytanie w takim razie, jak teraz z takiego zainteresowania, o którym słyszymy, o którym wy wspominaliście, jak przekuć to w taką pracę, zaangażowanie właśnie w klasie i szkole? No to ja może już odejdę, bo nie czuję potrzeby po prostu tutaj zostania. Po prostu chciałam powiedzieć swoją opinię, nic więcej, ale bardzo fajna, przyjemna atmosfera i dziękuję wszystkim za wszystko. Dziękujemy Ci serdecznie, Mateuszu, i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia, Mati. Julio, przekazuję Tobie tę część. Tak, dziękuję bardzo. To zapraszam Państwa do drugiej części, w której porozmawiamy o tym, jak przekuć to zainteresowanie i zaangażowanie uczniów, uczennic w pracę w klasie i w szkole. I Sergiuszu, kieruję pytanie do Ciebie. Jak to jest w Twojej klasie, w Twojej grupie, z którą pracujesz? Co sprawia, że temat migracji przyciąga Twoich uczniów? Co ich interesuje? Od czego jakoś zaczynacie tę rozmowę? Okej, już chyba mnie słychać. Tak, teraz dopiero dobra. Słychać, jasne. Mogę poprosić kolejny slajd odnośnie tego tak, projektu? Tak, jasne. Tak. Dobrze, ja bym tak zaczął od konkretów. Po prostu pokazałbym, jak ja konkretnie jakby działam z uczniami, żeby też zachęcić ich do poznawania innych kultur, innych środowisk, też żeby umieli w sposób taki merytoryczny wyrabiać swoją własną opinię na różne kwestie. I pierwszym takim moim projektem, którym tak naprawdę cały czas działam, bo odkąd uczę WOS-u od 6 lat, to zawsze robię to z każdą moją klasą ósmą. Być może też niektórzy z Państwa też tak robią, być może mniej systematycznie, ja z kolei robię to zawsze raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, takie ćwiczenie wykonujemy. Dotyczący to jest projekt uczniowski Opisuję i porównuję świat. W praktyce wygląda to tak, że uczniowie muszą jakby raz na dwa tygodnie w ustalonym przez nas terminie jakby obejrzeć wiadomości wszystkich trzech stacji telewizyjnych, już nie będę może nazywać stacji, żeby nie było lokowania produktu, do trzech największych stacji telewizyjnych jednego dnia i ich zadanie generalnie polega na tym, że muszą wybrać jedno wydarzenie, które pojawiło się we wszystkich trzech stacjach i nie tyle co opisać samo wydarzenie, co porównać sposób przedstawienia. Czyli tak naprawdę starają się w sposób mądrze podejść do informacji, które słyszą i w sposób zupełnie obiektywny je ocenić. I tutaj też, jak Państwo widzą na slajdzie po prawej stronie, też zawsze uczniowie bazują na właśnie tych pytaniach dotyczących analizy przekazów medialnych, bo wiadomo, teraz tak naprawdę czerpiemy główną wiedzę właśnie z przekazów medialnych, więc tak naprawdę odpowiadają na pytanie, kto jest autorem tego przekazu oraz jaki cel jest tego przekazu tak naprawdę i też na co też bardzo często uczniom zwracam uwagę, niekoniecznie nawet mają zwracać uwagę na to, jaka jest treść tego, co się do nich mówi, ale w jaki sposób, więc to też jest bardzo, bardzo istotne. Też muszą zwrócić uwagę na to, że to, co słyszą, inni mogą interpretować zupełnie inaczej i też zwracają uwagę, co zostało pominięte, bo na przykład, jeżeli jedno wydarzenie w jednej stacji telewizyjnej nie jest wspomniane, to też zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak może być.
Więc praca uczniów właśnie polega na porównaniu tych wydarzeń i również, co też na co mi rodzice zwrócili uwagę po tym projekcie, bo wielu właśnie rodziców do mnie się odniosło i powiedziało, że to był świetny pomysł, ponieważ dzięki temu wieczorem nie siedzą i grają w planszówki, co też jest fajne generalnie, ale nie siedzą tylko, nie grają w planszówki, tylko oglądają razem wiadomości i też rozmawiają razem z rodzicami o tym, co się dzieje na świecie. I dzięki temu też z rodzicami podjęli wspólny dialog. Oczywiście ostatnio, jak właśnie mieli zadanie oglądanie wiadomości, no to głównie rozmawiali na temat Ukrainy, ale generalnie podejrzewam, że gdyby tego tematu, jakby nie było tego zadania, to ta rozmowa była być może rzadsza, a dzięki temu uczniowie po prostu mogą po prostu czerpać informacje z różnych źródeł. Oczywiście to nie polega na tym, że uczniowie piszą do mnie relacje i potem my to zostawiamy samym sobie, tylko te najciekawsze relacje czytamy również na forum klasy i rozmawiamy w grupie. I tak naprawdę ta rozmowa dopiero ma sens, bo wiemy, o czym rozmawiamy, więc uczniowie są przygotowani. I oczywiście w tych migracjach, bo głównie rozmawiamy teraz o migracjach, to na początku każdych lekcji tłumaczę również uczniom nowości, które dzieją się wówczas na froncie wojennym, bo uczniowie są bardzo dociekliwi, często dopytują, więc przy każdej klasie również muszę na to zwracać uwagę. Muszę i chcę tak naprawdę, bo pytają, a to jak pytają, to znaczy, że ich to ciekawi i nie będę absolutnie jakby hamować ich ciekawości, nawet mogę lekcję poświęcić na to, żeby na ich wszystkie ich pytania odpowiedzieć. Tak, jeżeli chodzi o ten projekt, to poproszę może jeszcze kolejny slajd, bo tutaj wkleiłem dla Państwa... Tak, już się staram przerzucić. O, udało się. Jest, okej. Okay. Tutaj mają Państwo trzy właśnie relacje, jak one wyglądają. Trzy zupełnie przykładowe. Akurat one są z ubiegłego roku, jak widzę, ubiegłego roku kalendarzowego, dotyczących chyba nawet tutaj wydarzeń właśnie na granicy polsko-białoruskiej. I tak naprawdę uczniowie wykonują to bardzo często, bo znaczy oczywiście obowiązek jest raz na dwa tygodnie, bo tak narzuciłem, żeby była jakaś rytmiczność. Natomiast jak zauważyłem, że uczniowie, gdy narzuciłem im taki obowiązek, sami tak naprawdę siadają i oglądają, bo czują taki nawet i prawie że nawyk i potrzebę, że chcą interesować się tym, co się dzieje dookoła. I dzięki temu nawet jak ja, drodzy Państwo, tak może trochę prywaty wtrącę, jak mam dyżur nawet na przerwie, to uczniowie podchodzą i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło wczoraj czas w polityce, kto kogo zwolnił, kto kogo tam i tak dalej. Więc dzięki temu uczniowie zaczęli pytać, zaczęli rozmawiać i zaczęli się naprawdę w sposób skuteczny komunikować, również między sobą. Więc uważam, że to jest sukces tego projektu w tym sensie, że jakby wyrabiam wśród uczniów nawyk rozmowy nawet między sobą, nie tylko między uczniami i mną, tylko między sobą na ten temat rozmawiają i też między rodzicami a dziećmi. Więc w tym kontekście to jest bardzo, bardzo ważne. A i też chciałem wspomnieć jeszcze może jedną rzecz na koniec, bo już pewnie już czuję oddech, że staram się tak naprawdę, znaczy to oczywiście robię to na ocenę w tym sensie, że chcę zaangażować, żeby oni robili, natomiast nigdy nie oceniam i na to bardzo zwracam uwagę poglądów uczniów. Właśnie o to chodzi w tym projekcie, że na podstawie wiedzy, którą zdobywają, którą potem również oczywiście kontrolujemy w jakiś sposób i podrzucam im pewne publikacje, wyrabiają swoją opinię, ale jaką oni mają opinię, to jest jakby ich sprawa na ten moment, którą chętnie oczywiście usłyszę, ale właśnie cieszy mnie to, jak mają opinię, bo bardzo często było tak, że uczniowie nic nie wiedzą, nie mają opinii i nie mają zdania. A właśnie o to w tym projekcie właśnie nie chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, Sergiusz, za to, że podzieliłeś się wskazówkami właśnie odnośnie tego, jak budować takie zainteresowanie tymi sprawami, które się dzieją wokół nas. Iwono, chciałam Ciebie zapytać, w jaki sposób Ty inicjujesz rozmowy o migracjach ze swoimi uczniami i uczennicami? Mogłabyś o tym opowiedzieć? No, oczywiście. Ja odwołam się do tego, co powiedział Mateusz, bo w przeciwieństwie do pozostałych mam to wsparcie, że my rzeczywiście rozmawiamy na lekcjach bardzo często. Ja zawsze im mówię, że wszystkie inne rzeczy można doczytać, ale korzyści, jakie wypływają z tego, że jesteśmy razem i podejmujemy różne tematy, są nie do ocenienia, że tak powiem, przecenienia. Trzeba to robić. Moje rady są takie, jeśli chodzi o rozmawianie. Przede wszystkim trzeba ucznia zainteresować tematem, żeby zacząć w ogóle uczyć rozmowy. Ten temat, który podejmujemy, musi stać się ich tematem. Dlatego też ja często wspieram się akurat Centrum Edukacji Obywatelskiej i pewnie dlatego właśnie zaczęłam od tego scenariusza Dzienniki Marzeń, o którym wspomniał też Mateusz,
I może nawiążę do niego, żeby odwołać się też do tego, co powiedział Mateusz. Myśmy zrobili tę lekcję tak naprawdę ze łzami w oczach, powiem szczerze. Myśmy rozmawiali o, wyświetlaliśmy film o tych marzeniach dzieci. Taką naturalną potrzebą było też wyrażenie przez dzieci swoich marzeń, wyrażenie na piśmie. Myśmy tu spisali te, oni spisali te marzenia w chmurkach, jest tam także moje marzenie. I później tak spontanicznie dzieci zaczęły mówić również o tym, że każdy człowiek ma prawo marzyć. To, co powiedział Mateusz parę minut temu. I naprawdę czułam, że ta lekcja mogłaby trwać. Oni na koniec, spytałam ich, czy rozumieją metaforę, która się pojawia w scenariuszu, zresztą bardzo fajnym uważam i polecam scenariusz Dzienniki Marzeń jak najbardziej nauczycielom. Oni próbowali tłumaczyć, co to znaczy jestem długopisem, którym zapisuję kartkę, a tą kartką jest życie. I naprawdę robili to w taki sposób, że do dzisiaj niektóre wypowiedzi zostały mi w pamięci, a więc już podsumowując, uważam, że uczniom, jak stworzy się przestrzeń do rozmowy, jak temat, który się pojawia, jest ich tematem, to oni wchodzą w to, a kolejny etap to już będą tematy, które oni sami sugerują. Teraz przerabiając podstawę programową i elementy kolejne z podstawy programowej, wierzcie mi, drodzy Państwo, że zawsze pojawia się powód do rozmowy. Czy to jest ostatnio wiek XIX, przełom XIX-XX wieku i mówiliśmy o różnych ludziach z tego okresu, między innymi pochylenie Modrzejewskiej. Od razu pojawił się temat walki kobiet o prawa. Pojawiła się rozmowa na ten temat, ale i pomysł, żeby zrobić projekt wokół tego tematu. A więc bardzo ważne jest, żeby po pierwsze stworzyć przestrzeń, po drugie sprawić, że uczeń się utożsami z tematem, po trzecie zawsze wysłuchać, a po czwarte nigdy nie żałować czasu na rozmowę, bo później efektem tego jest, że każde wydarzenie, które się pojawia nawet dla ucznia 6-7-klasisty jest po prostu warte rozmowy i jest jego tematem. I nie ma tematów trudnych. Każdy temat jest przez nas podejmowany i razem po prostu przechodzimy przez różne zagadnienia. Jest im łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Iwono. I też w swojej wypowiedzi właśnie usłyszałam, że tak ważna jest relacja pomiędzy uczniem i nauczycielem. I też no mam wrażenie, że właśnie na tej relacji, z tej relacji możemy budować zaangażowanie i taką motywację młodych ludzi do nauki, ale też do zdobywania i rozwijania jakichś nowych umiejętności. Dzięki, Iwono. Basiu. Ja jeszcze tylko może dodam, że po prostu bez zaufania i bez relacji. Tak. Nie, to jest punkt wyjścia do wszystkiego, do rozmów tak. Też. Dzięki. Basiu, wiem, że kieruję pytanie do ciebie tym razem. Wiem, że od kilku lat prowadzisz rozmowy o sytuacji uchodźców i uchodźczyń ze swoimi uczniami i uczennicami. Chciałabym się ciebie zapytać, czy obserwujesz jakieś zmiany pomiędzy ich sposobem postrzegania sytuacji uchodźców przed wojną w Ukrainie, a w czasie teraz tych wydarzeń za naszą wschodnią granicą? Tak, to może się podzielę takim doświadczeniem z ostatnich pięciu tygodni. Pracuję z uczniami szkoły podstawowej, z praca z filmem pięciominutowym, z filmową pięciominutową opowieścią o uchodźstwie. Film ten został zrealizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w tym roku i nosi tytuł Z walizką klocków Lego. Bohaterem tej opowieści, narratorem jednocześnie jest Kuban Turanbajew i z jego historią uchodźczą, historią uchodźczą jego rodziny mogli Państwo się zapoznać wcześniej, w 2015 roku, kiedy na mocy decyzji Urzędu do Spraw
do spraw cudzoziemców, Kuban wraz z rodzicem zostali zmuszeni do opuszczenia Polski. Można było to, można jego losy, losy Kubana, jego rodziny śledzić między innymi na portalu społecznościowym Facebook. O tym też jest mowa w tym krótkim filmiku. Może Julio, może Elu, tak. Po prostu teraz oddamy głos Kubanowi. Zaprosimy. Dobrze. Dobrze, to ja zapraszam Państwa razem z Basią do obejrzenia kilku sekund tego filmu. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Dosłownie kilka minut, a cały film jest dostępny na naszej stronie i link do filmu znajdzie się na czacie. To zapraszam do oglądania. Pierwsze, jeszcze nieoryginalne, Lego dostał od babci. Tak zaczęła się jego miłość. Kolekcjonował je, aż miał pełną walizkę. A potem, kiedy musiał wyjechać, zdecydował, że spakuje Lego, bo w Europie zdobędzie kolejne elementy i zestawy. I zabrał całą różową walizkę. Ze swojego kraju wyjechał z rodzicami i braćmi ze względów politycznych w 2010 roku. Bardzo nagle, z dnia na dzień, niczego się wcześniej nie spodziewając. Kiedy przekraczali granicę, jego młodszy brat musiał być przybrany za dziewczynkę. Dotarli do Szwecji i To Basiu, tutaj zatrzymuję i wracam. No tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja z tą opowieścią pracuję od kilku tygodni i film spotyka się oczywiście z żywym odbiorem uczniów i uczennic. I uczniów i uczennicy rzeczywiście losy bohatera tej opowieści obchodzą, pytają, dopytują, kim jest Kuban, ale też przy okazji projekcji tego filmu uczniowie i uczennice zapoznają się z takimi terminami jak uchodźstwo, uchodźca, uchodźczyni, status uchodźczy, deportacja, ochrona międzynarodowa, ośrodek recepcyjny, Urząd do Spraw Uchodźców i warto rzeczywiście, uważam, że warto zaprezentować ten film w czasie na przykład godziny wychowawczej. Warto też uczniów i uczennice zapoznać z tym, jak wygląda wniosek o azyl. To jest praca na wiedzę, ale ten film też skłania do takiej pracy na wartościach i ja zapraszam uczniów do tego, żeby z historią życia Kubana zapoznali się punkt po punkcie. W jaki sposób? Zapraszam do tego, żeby tę historię odtworzyli za pomocą klocków Lego. Klocki Lego tutaj są bardzo ważnym takim elementem budującym więź między bohaterem opowieści a uczniami i uczennicami, którzy są entuzjastami Lego, są Lego maniakami. Na prezentacji też znajdują się też takie plakaty, Lego plakaty, to są plakaty, które ja korzystam tak jako inspirację do tego, żeby uczniów zachęcić do rozmowy, żeby skłonić uczniów do zastanowienia się, co bohater tej opowieści przeżywał, jakie były jego doświadczenia, z jakimi kłopotami, problemami musiał się mierzyć, opuszczając ojczyznę i przybywając tutaj po długiej, męczącej i też trudnej wędrówce do Polski. Nie wiem, czy mam, Julio, czas na to, żeby jeszcze podzielić się propozycjami, w jaki sposób ja pracuję i czego używam. Oprócz klocków Lego, oczywiście takim leitmotivem jest ta magiczna walizka i ten film zestawiam z projektem artystycznym, który nosi tytuł Unpacked, Refugee
Bagi, czy to jest projekt artystyczny Mohameda Hofeza i Ahmeda Bedera. I proszę uczniów, czy też zachęcam uczniów do tego, żeby sami zastanowili się, co spakowaliby do walizki, gdyby znaleźli się w takiej sytuacji jak Kuba. A też pokazując, prezentując tę instalację artystyczną, o której wspomniałam, Refugee Baggage, to jest taka instalacja walizki, rzeźby, w których zamknięte są historie zbrojnych konfliktów, dramatycznych ucieczek, męczącej, niebezpiecznej wędrówki w poszukiwaniu schronienia. Pokazując im tę prezentację, także proszę uczniów, czy skłaniam ich do tego, żeby bądź zwizualizowali, bądź też próbowali wejść w buty, spojrzeć na rzeczywistość, na tą rzeczywistość, losy uchodźcy, losy Kubana, właśnie wizualizując sobie taką walizkę. Wokół w ogóle tego filmu może narodzić się wiele pomysłów. To jest bardzo gęsty film, który też i na, jego odbiór się bardzo zmienił po 24 lutym, kiedy nasi uczniowie, uczennice uważnie śledzą bieżące wydarzenia, biorą też udział w rozmaitych działaniach pomocowych skierowanych do ukraińskich uchodźczyń i uchodźców. W związku z tym nasi uczniowie stają się bardziej wyczuleni na problemy osób z doświadczeniem, rozumieją sytuację, zaczynają się orientować także dobrze w takiej terminologii dotyczącej uchodźstwa. I też nie przechodzą wobec tego tematu obojętnie, jasno wyrażają swoje zdanie, swoje opinie. Więc ten film ma rzeczywiście wielką moc pobudzania do dyskusji i refleksji. Dziękuję bardzo. Starałam się zmieścić w czasie, więc pominęłam tutaj wiele ważnych wątków, za co przepraszam, ale linki się pojawią pewnie na stronie. Dziękuję bardzo. Tak, mam nadzieję też, że pojawią się w kolejnych naszych częściach spotkania. Dzięki Basiu za polecenie też tej animacji, za podzielenie się wskazówkami, jak można z niej korzystać. Tym sposobem zamykamy część dotyczącą tego, jak sprawić, aby ten temat migracji przyciągnął i zaangażował naszych uczniów i uczennice. Elu, przekazuję Tobie głos i przechodzimy do kolejnej części. Bardzo dziękuję. Zachęcamy serdecznie do korzystania z tej animacji i wykorzystywania także podczas Państwa zajęć. Jesteśmy także ciekawi Państwa sposobów na inicjowanie tych rozmów, bo tutaj sporo takich pomysłów już mogliśmy zaczerpnąć od naszych panelistów, panelistek, ale jeśli mają Państwo też swoje sprawdzone metody na to, jak zacząć, od czego też Państwo zaczynają takie rozmowy, to zachęcamy do tego, żeby podzielić się też na czacie. Natomiast teraz chciałabym Was dopytać już z takiej perspektywy prowadzenia rozmowy, też przygotowywania dobrych warunków do tej rozmowy, co jest ważne, jak stworzyć taką bezpieczną przestrzeń właśnie do tego, żeby uczniowie, uczennice mogli się otworzyć na takie kwestie. Proponuję krótko o tej części, tak żebyśmy zdążyli jeszcze o poszczególnych działaniach porozmawiać, więc zapraszam najpierw Ciebie, Iwono. Okej. Ja uważam, że najważniejsze, żeby ustalić zasady rozmowy, żeby wchodząc z uczniami w działania typu rozmowy, musimy ustalić zasady, bo uczniowie bardzo lubią zasady wbrew pozorom i nie lubią działać bez zasad. Ja na przykład weszliśmy razem w taki program, który był również organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, właśnie Bądź kumplem, nie dokuczaj, dokładnie cały tytuł: dokuczanie jest słabe jak zimne gofry, bądź kumplem, nie dokuczaj.
I dało to nam taki punkt wyjścia do tego, żeby taki kodeks kumpla ułożyć. Uczniowie zapisywali tam, jakimi zasadami będą się kierować w ogóle wobec siebie, wobec innych ludzi, ale także jakimi zasadami będą kierować się podczas rozmowy. I te zasady, tak naprawdę, które spisaliśmy już dosyć dawno temu, obowiązują do dzisiaj, natomiast często dzieci podczas lekcji, jak rozmawiamy o różnych rzeczach, mówią również, że do tego kodeksu kumpla należy dopisać jeszcze, proszę pani, to albo to. I zawsze tu się przewija otwartość, słuchanie, umiejętność akceptacji innych, nie ocenianie, ale docenianie. To się przejawia przez tak naprawdę każdą rozmowę, każdy program. Zresztą zauważyłam, że Mateusz na początku też o tym wspomniał, czyli mam słuszne odczucia. To jest po prostu dla nas wszystkich bardzo ważne. I czasami też robię coś takiego, że pytam uczniów, co przeszkadza wam w moim zachowaniu, co utrudnia z mojej strony rozmowę. I również ja mówię otwarcie o tym, co mnie utrudnia rozmowę, jeśli chodzi o to, co mi przeszkadza u nich, co mi przeszkadza i innym. Rozmawiamy sobie raz na jakiś czas. I na przykład kiedyś dzieci mi powiedziały, że zauważyły, że mam problem z tym, żeby wysłuchiwać ich do końca. Im to troszkę przeszkadza. Ja wzięłam sobie to do serca, podziękowałam, staram się z tym walczyć. I oni poprawiają swoje różne tam niedociągnięcia. I myślę, że takie właśnie dogadywanie się i ciągłe tworzenie zasad jest bardzo fajne i jest punktem wyjścia do rozmowy na wszystkie tematy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, Iwono. Basiu, o tej bezpiecznej przestrzeni rozmowy, którą ty tworzysz. To jest trudne i ja tu praca w ogóle w takim temacie migracyjnym i uchodźczym rodzi wiele dylematów. Ja się mierzę z wieloma dylematami i wątpliwościami. Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń do rozmowy, pracując z tematami, też z opowieściami, które często są trudne, często są bolesne, bywają też obciążające. Ja się bardzo, bardzo staram, żeby każdy uczeń i każda uczennica miała taką przestrzeń do tego, żeby wyrazić swoje zdanie, podzielić się opinią, jakąś uwagą, ale mam nadzieję, że tak się dzieje. Ale tak ustawiam zajęcia, tak organizuję, że to prawo głosu oddajemy osobie z doświadczeniem migracyjnym, osobie z doświadczeniem uchodźczym. I to jest takie pytanie, czy uczniowie, uczennice, ale także my, nauczyciele, nauczycielki prowadzące zajęcia, czy jesteśmy gotowi, żeby wysłuchać opowieści innego, drugiego człowieka z doświadczeniem migracyjnym czy uchodźczym, no i w jakich jednostkach tę w ogóle gotowość mierzyć. To czasem bywa trudne, bywa obciążające, wywołuje, czasami emocje biorą górę, potęgują się również u mnie też. To, co wydaje mi się kluczowe, to przygotowując się na takie zajęcia, warto być po prostu uzbrojonym i wiedzę taką elementarną, ale też takie narzędzia, warto być po prostu uzbrojonym w narzędzia dydaktyczne, bo niemniej jednak ja nie mam przepisu na dobrą, bezpieczną rozmowę. To się zawsze rodzi w relacjach z uczniami, uczennicami. Dlatego to, co sobie zawsze sobie tak mówię, że taka uważność i taka ostrożność jest szalenie, szalenie ważna, niemniej jednak no to nie są rurki z kremem. Dlatego zawsze te zajęcia będą rodzić dylematy, będą rodzić wątpliwości i to bardzo, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to
że to właśnie o to chodzi, żeby te tematy rezonowały, żeby te tematy gdzieś, te opowieści w nas żyły, ta gotowość do ich wysłuchania, myślę, że będzie się rodzić, ale to jest długi proces, to jest długa praca taka osobistej refleksji dla nas wszystkich, nauczycieli i uczniów. Dziękuję. Dziękuję, Basiu. Skarbiec Sergiuszu, jak ty sprawiasz, że te rozmowy, które prowadzisz z uczniami i uczennicami, stają się szczerymi, taką szczerą wymianą myśli? Jak udaje ci się osiągnąć też właśnie takie zaangażowanie uczniów w poruszanie tego tematu? To znaczy, oczywiście jest ważne wszystko to, o czym mówiły dziewczyny przed chwilą, podpisałbym się pod wszystkim, natomiast dla mnie bardzo ważne, znaczy powiem Państwu szczerze, ja troszeczkę mam alergię na tą przestrzeń, ławka, klasa, tak generalnie tak bardzo tradycyjnie. Ja jak stwierdzam, że mam rozmawiać o tematach trudnych, bo to są trudne tematy, gdzie tak jak właśnie powiedziała Basia, wszystko rodzi tak naprawdę dylematy, jak jest 28 osób w klasie, może być 28 różnych podejść tak naprawdę do tematu, więc tak naprawdę ja już nie będę mówić o co chodzi w tym filmie, który tutaj jest na slajdzie, bo już na to nie ma czasu, natomiast chodzi przede wszystkim o przestrzeń. Ja organizuję w szkole, to się nie odbywa tak całkiem regularnie, ale spotykamy się całkiem regularnie, tylko nieco tydzień, oskarowe wieczory filmowe. I krótko mówiąc, jak tutaj na pewno Państwo wiedzą, są popularne noce filmowe w szkole, no to ja to przekułem, żeby nie oglądać głupich filmów, takich komedii romantycznych, tylko po prostu robimy oskarowe wieczory filmowe, gdzie budujemy przestrzeń na dobrą rozmowę na temat storytellingu o migracjach, gdzie właśnie robiłem to już rok temu, gdzie uczestniczyłem w projekcie Shortcut Małe Historii Wielkie Sprawy i też obecnie, gdy uczestniczę w projekcie Szkoła Twórczych Praktyk. I przestrzeń wygląda dokładnie tak, że spotykamy się po południu, to też generalnie wymaga od uczniów dużego zaangażowania, bo muszą przyjść po lekcjach, więc to generalnie muszą chcieć, prawda? Przygotowujemy projektor, przygotowujemy materace, przygotowujemy flipcharty, które używamy do różnych notatek, grafonotek, rysnotek i tak dalej. I po prostu na początku zupełnie na luźno rozmawiamy, o czym będzie film. Potem ten film oczywiście oglądamy. Potem po filmie, gdy już wszyscy siedzą na materacach, ja też sobie siedzę razem z nimi, więc mamy zupełnie inną przestrzeń do rozmowy. Ja już nie jestem takim typowym nauczycielem, gdzie stoję przy tablicy, tylko jestem partnerem do rozmowy. I właśnie słowo partner do rozmowy jest bardzo ważne, bo oni nie boją mi się nic powiedzieć. Jak coś czują, to nie boją się, jak ja na to zareaguję, tylko wiedzą, że ja ich po prostu nie powiem, mówisz głupoty, tylko po prostu uszanuję ich zdanie. I po projekcji najczęściej oczywiście odpowiadamy na to pytanie, jakie są wrażenia, analizujemy nie tylko sam problem, który jest w filmie, ale też tak bardziej filmowo tak naprawdę, czyli analiza bohaterów, zachowań, nawet kadrowanie w filmie jest dla nas istotne, jak na przykład w filmie Ojciec Adnana kanapa pełniła tak naprawdę bardzo ważną rolę i nikt się tego nie spodziewał w gruncie rzeczy. I jeżeli chodzi o flipcharty, to taką mamy metodę, że wiadomo, że każdy film stawia jakieś pytania kluczowe i na końcu akurat tego filmu były takie pytania, co ułatwia dyskusję międzykulturową, co możemy dać od siebie imigrantom i jak przezwyciężać strach. I na trzech różnych flipchartach właśnie są te pytania i uczniowie się przemieszczają, generalnie też się śmiesznie, bo jest już ciemno i generalnie piszą różne sformułowania, co uważają po prostu i potem my na ten temat dyskutujemy. I tak naprawdę, jeśli chodzi akurat o ten film, już finiszuję, to na końcu było pytanie, jak przezwyciężyć strach. I jeden z uczniów powiedział, proszę pana, ja się boję tych innych ludzi, którzy przyjeżdżają. I potem oczywiście była dyskusja grupowa, ale z czego ten strach może wynikać? I wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że ten strach właśnie wynika z niewiedzy. Jak my nie wiemy, kto przyjeżdża, my nie znamy tej kultury i nie wiemy, jakie są ich obyczaje, ich kultura, ich tradycje, to wiadomo, że będziemy czuć obawy, ale jak my poznamy, to ten strach po prostu automatycznie znika. Dobrze, skróciłem bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Sergiuszu. Pani Kasia pyta, gdzie znajdę ten film na czacie, więc jeśli możesz podpowiedzieć, czy jest takie miejsce, to zachęcam, żebyś też na czacie się tym podzielił.
wybrzmiało bardzo mocno takie poczucie partnerstwa i potrzeba tworzenia też takich partnerskich relacji po to, żeby te rozmowy mogły się wydarzać. Duże znaczenie ma w ogóle budowanie takiej refleksyjności, obserwowanie zarówno siebie w tym procesie, jak i swoich uczniów i uczennic, więc też dziękuję za te sygnały z Waszej strony. Poprosimy następny slajd, na którym właśnie zbieramy te informacje dla Państwa i traktujemy jako taką komplementarną, istotną część rozmowy i poddawanie właśnie refleksji tych doświadczeń. Ja Państwa zachęcam też do sięgania po materiały, które wspierają taką refleksyjność. Na kolejnym slajdzie znajdą Państwo zarówno odniesienie do mini-serwisu Rozmowa o migracjach, na którym znajduje się szereg różnych materiałów edukacyjnych, scenariuszy, w tym także filmy, o których tutaj część osób wspominała. Zachęcamy do przewodnika wokół storytellingu i właśnie przybliżania takiej perspektywy jednostkowej i przybliżania też z perspektywy tożsamości tych zagadnień migracyjnych. Przypominamy także o publikacji Wychowanie to podstawa. Cały rozdział 6 dotyczy zagadnień globalnych i tego, w jaki sposób można je poruszać w szkole, więc także tam wiele cennych wskazówek. I przypominam też Państwu o publikacji, o której wspominaliśmy podczas pierwszego spotkania z cyklu Zaangażowani uczniowie. Sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, zestaw ćwiczeń do badania postaw. Na kolejnym slajdzie znajdą Państwo także linki do tych ćwiczeń. Być może części z Państwa udało się przeprowadzić albo to ćwiczenie dotyczące migracji, albo to dotyczące klimatu. Jeśli jeszcze nie, to być może przed kolejnym webinarium uda się Państwu właśnie to ćwiczenie ósme wykonać z młodzieżą, bo to przekuwanie rozmowy w działania, o których za chwilę porozmawiamy, bardzo mocno dotyczy w ogóle pracy na postawach i zbudowania właśnie takich warunków do tego, żeby można było także podejmować jakieś inicjatywy i żeby to były działania świadome, wynikające też z wewnętrznego przekonania, że właśnie młodzi ludzie chcą się tego podjąć, a nie jakiegoś rodzaju przymusu. Te ćwiczenia pozwalają wprowadzić do takiego kontekstu, zobaczyć na jakim etapie też myślenia o danym zagadnieniu są nasi uczniowie, uczennice. Warto też te ćwiczenia po jakimś czasie powtórzyć, żeby zobaczyć, czy ta zmiana postaw miała miejsce albo w jaki sposób możemy też zaplanować ten proces edukacyjny. Jeżeli mieli Państwo okazję z tymi ćwiczeniami pracować, przeprowadzić, to też zachęcamy do tego, żeby się podzielić takim doświadczeniem na czacie. A teraz zapraszam do tego, żeby posłuchać jeszcze o tych doświadczeniach działania ze strony naszych uczestników, uczestniczek. Zaczniemy więc od Ciebie, Sergiuszu, i o tym, jak wyglądały Twoje też doświadczenia w pracy z filmem. Dobrze, to znaczy ja bym może chciał poprosić o kolejny slajd i tak naprawdę krótko tylko powiem o pracy z tym filmem, bo też odbywał się na zasadzie wieczorów, oscarowych wieczorów filmowych i tutaj skupię się na tym najmniej, ponieważ chciałbym głównie skupić się na tworzeniu opowieści o danych konkretnych migrantach, co jest wydaje mi się dużo istotniejsze, ale tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdy rozmawiam cały czas z uczniami na temat migracji, na temat również konkretnych osób, które migrują, to na początku też starałem się zapytać uczniów o ich konkretnie, na temat ich osoby, krótko mówiąc, kim są, co ich definiuje, jak oni są postrzegani, przecież oni też potencjalnie w przyszłości mogą migrować do innych krajów, oraz też oczywiście siłą rzeczy
siłą rzeczy nasunął się oczywiście pytanie, czym jest patriotyzm, bo to się ciągle nasuwa tak naprawdę. I doszliśmy do, znaczy uczniowie w zasadzie doszli do wniosku, że patriotyzm to nie chodzi właśnie o to, żeby lecieć szabelką na nasze kraje ościenne, tylko po prostu, żeby, znaczy patriotyzm współcześnie ma zupełnie inną formę, płacenie podatków, no cokolwiek może być oznaką patriotyzmu, więc takie wątki też się przy rozmowach na temat migracji pojawiają. I teraz może bardzo proszę o kolejny slajd, gdzie wrócę do przykładów konkretnych właśnie. Drodzy Państwo, w projekcie Rozmawiajmy o uchodźcach jest taki moduł na temat storytellingu, na temat tego, jak oddać głos właśnie migrantkom i migrantom z sąsiedztwa. I mieliśmy taką, wydaje mi się, rzadką okazję, to było akurat jeszcze w ubiegłym roku szkolnym 2021, do mojej klasy wychowawczej dołączył migrant Alessandro, który przyjechał z Włoch i akurat nam się to złożyło z naszym projektem praktycznie idealnie. No i uczniowie stwierdzili, panie Sergiuszu, po co mamy mówić na temat opowieści o migrantach z różnych filmików, które tutaj mieliśmy dostępnych, skoro możemy stworzyć własną historię migranta, dosłownie naszej tutaj osoby z otoczenia Alessandra. Oczywiście na początku musieliśmy zapytać się tak naprawdę, czy Alessandro zechciałby tak naprawdę podzielić się z nami naszą opowieścią. Był bardzo chętny tak naprawdę razem jakby rodzice, więc uczniowie jakby przygotowali też krótki wywiad, który został przeprowadzony z samym zainteresowanym oraz jego rodziną. Wtedy to było robione w reżimie sanitarnym, ale na szczęście nam się udało. Cały wywiad został opracowany przez uczniów, potem został upubliczniony tylko jakby dla naszych uczniów oraz dla nauczycieli, ponieważ jakby rodzice nie wyrazili zgody, żeby on wszedł, że tak powiem, dalej w świat, w związku z czym, ale jakby nie szkodzi. Najważniejsze było to, że inni uczniowie, którzy słyszeli o tym, o, mamy nowego ucznia w klasie, jest Włoch, go po prostu poznali. I już nie stał się tym obcym, tym przyjeżdżającym, tym innym, skądś tam nie wiadomo skąd przyjechał, tylko to jest nasz tutaj Alessandro, tak naprawdę, którego znamy już bardzo dokładnie, bo powiedział nam tyle ona o sobie, ile chciał. I właśnie o to chodziło, gdy przeprowadzali wywiad, żeby o tym pamiętali, że Alessandro mówi tyle, ile chce, tak samo jak jego rodzice. Jeżeli chodzi o kwestię jeszcze tutaj dość aktualną, bo obecnie też jakby siedzę, że tak powiem, w projekcie Rozmawiajmy o uchodźcach i znowuż właśnie mamy nową osobę również, migrantkę, uchodźczynię z Ukrainy. Dołączyła do nas Jana, która obecnie uczęszcza do klasy ósmej. Dosłownie jest w naszej szkole od ponad tygodnia. I znowuż jesteśmy w tym etapie tworzenia opowieści o migracjach, jakby znowuż nam się to złożyło. I stwierdziliśmy, że znowuż podejmiemy ten sposób projektu. Oczywiście ta sytuacja jest trudniejsza, ponieważ o ile Alessandro przyjechał, bo chciał po prostu, o tyle Jana przyjechała, bo musiała. Więc tak naprawdę to jest jeszcze większe wyzwanie niż które mieliśmy poprzednio, ponieważ tutaj należy przede wszystkim uszanować prywatność Jany i tego, że obecnie w jej rodzinie dzieje się tragedia. Więc musimy być bardzo delikatni. Oczywiście uczniowie zapytali się Janę, czy w ogóle zechciałaby podjąć taką z nami współpracę ze swoją klasą, bo na szczęście Jana jest w klasie, w której właśnie my ten projekt realizujemy. Jana wyraziła chęć, rodzic w zasadzie, mama również. I właśnie jesteśmy na etapie tworzenia pytań, na etapie ustalania, kiedy przeprowadzimy wywiad oraz w jaki sposób będzie ten wywiad przeprowadzany. Natomiast ja, gdy prowadzę grupę do tego wywiadu, przede wszystkim jakby uczulam ich na pewne rzeczy. I też chciałbym może Państwu dać pewne wskazówki, o czym należy pamiętać, gdy się taką opowieść o migrantach tworzy, szczególnie jakby na miejscu lokalnie. Przede wszystkim muszą ustalić cel, dlaczego chcą rozmawiać, jakby co chcą tak naprawdę usłyszeć i jakie pytania chcą zadać. Przede wszystkim zasugerowałem im, aby zaczęli od pytania, kim jest. Kim jest, też należy, też żeby opowiedziała, jaka była jej droga do naszej miejscowości i generalnie rzecz biorąc uczniowie zapytali mnie się, czy mamy pytać bezpośrednio o wojnie. I wspólnie po burzy mózgów, naprawdę, bo to nie była dla nas łatwa decyzja, stwierdziliśmy, że nie będziemy pytać wprost o wojnę, ponieważ to może wywołać od Jany konkretne emocje
no niekoniecznie dla nas jakby, znaczy pozytywne, o to chodzi. Więc stwierdziliśmy, jeżeli Jana sama rozpocznie temat wojny i to poruszy, to po prostu temat pociągniemy, ale żeby to wyszło z jej inicjatywy, aby nie była z naszej strony bombardowana tą tematyką, bo na pewno wszyscy dookoła daną uczennicę i rodzica o to pytają. Więc przede wszystkim mówimy tak, będziemy słuchać, reagować z otwartością, będziemy przede wszystkim... Nie będziemy bombardować pytaniami i też musimy docenić ciszę, bo Jana może w pewnym momencie ucichnąć, w tym sensie, że może mówić w danym momencie o sytuacji, która dla niej jest bardzo trudna, więc nie możemy jakby poganiać, bo to jest naprawdę bardzo trudna rozmowa, zupełnie trudniejsza niż ta, która była z Alessandrą rok temu. I też uczniowie, oczywiście im zwrócimy na to uwagę, że bardzo ważna jest autoryzacja na końcu, że muszą dać Janie do autoryzacji dany wywiad, bo też nie do końca wiemy, w jaki sposób tę opowieść zrobimy, bo możemy to zrobić w formie audio, wideo, w formie tekstu, albo też fotografii, albo może jakiegoś performance'u, o tym jeszcze myślimy. Natomiast ważna jest autoryzacja. I uczniowie już wiedzą, bo robią to drugi raz, że ta rozmowa jest bardzo trudnym doświadczeniem, zarówno dla uczniów, jak i dla samej zainteresowanej. Przede wszystkim ze względów obecnie emocjonalnych. Bo wiemy, że rodzic Jany obecnie uczestniczy w wojnie, więc cały czas jest to bardzo, bardzo żywy temat i bardzo trudny temat, ale celem naszym nie jest to, żeby zrobić sensację, że mamy nową uczennicę, ale po to, żeby poczuła się u nas jak u siebie, bo to jest dla nas przede wszystkim najważniejsze. I oczywiście jeszcze dosłownie jedno zdanie. Jeszcze robimy takie akcje, żeby też Janę do nas przekonać, żeby u nas poczuła się jak w domu. Robimy na korytarzach, na schodach dwujęzyczne sformułowania, typu dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, żeby też Jana poczuła się jak u siebie. W wielu miejscach wywiesiliśmy również flagi ukraińskie, żeby po prostu poczuła, że my jesteśmy absolutnie z nią solidarni. I też planujemy w przyszłości, ale też nie wiemy, ile Jana u nas zostanie, zrobić dzień, taki międzykulturowy zupełnie dzień, polsko-włosko-ukraiński. Bo już mamy taką międzynarodową szkołę, nam się robi, w związku z czym chcemy po prostu to wykorzystać jako atut. To jest w tym kontekście jakby najważniejsze. I tak na zakończenie chciałem powiedzieć, że tak też wspólnie z uczniami stwierdziliśmy, bo my bardzo często dochodzimy do pewnych wniosków, które sobie potem zapisuję i wykorzystuję właśnie, żeby Państwu przekazać. Tak naprawdę uczniowie też stwierdzili, że to od nas zależy, czy migracja w gruncie rzeczy, ona będzie źródłem zasobów, czyli z tego, co możemy skorzystać, co jest dla nas zupełnie pozytywnym elementem, czy źródłem takim, którym nie chcemy, żeby to zostało, czyli konfliktów. I to jest taki wniosek chyba, wydaje mi się na koniec bardzo istotny, ale pracujemy bardzo prężnie i staramy się, żeby osoby, które do nas przyjeżdżają do szkoły, poczuły się jak u siebie. Dobrze i dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Sergiuszu. Też mam takie poczucie, że to działania, te działania, o których mówisz, są bardzo mocno oparte na takim długofalowym procesie i też o takim podejściu. Zapewne ty, Basiu, nam trochę więcej opowiesz, więc też zapraszam ciebie do zabrania głosu w tej kwestii. Ja z uwagą przysłuchuję się temu, co mówi Sergiusz i też z uwagą obserwuję działania, Sergiuszu, twoje na rzecz równości i tolerancji i głęboko podziwiam twoją odwagę i determinację twoich uczniów i uczennic i obawiam się, że ja po prostu nie jestem w stanie dotrzymać ci kroku, bo ja tak nieoficjalnie i nielegalnie się stałam ambasadorką ruchu slow w edukacji i tak sobie wyobrażam pracę z uczniami, uczennicami w temacie migracyjnym i uchodźczym jako bardzo długie zaręczyny. Rzadko pracuję metodą projektu, bo zakłada zawsze deadline, a ja się z uczniami, my się nie wyrabiamy, więc pracuję metodą, którą nazywam metodą zszywek, to znaczy te tematy, które angażują nas, wszywam, łączę z innymi tematami, czasem się też mimochodem dzielę jakąś uwagą albo intencjonalnie jakąś małą refleksją, żeby wrażliwić uczniów na problem migracji, uchodźstwa, na drugiego człowieka. I może to się wyda ignoranckie i też aroganckie, ale niesie
rzadko odwołuję do faktów, to znaczy zakładam i te fakty uczniowie znają, mają znać, ja je znam, ale odwołuję się najczęściej do wartości. Znaczy moje doświadczenie mi pokazuje, że te fakty, to przestaje działać. Znaczy działa praca na wartościach, takie jak solidarność, jak troska. No i ta praca na wartościach to jest zadanie i wyzwanie. Ale też chciałabym powiedzieć, że to nie jest zadanie, które ja kieruję do moich uczniów, uczennic, że tak, tu, tylko też do mnie jako takiej inicjatorki dyskusji i chcę po prostu, żebyśmy my, bo ja jestem częścią tego procesu, żebyśmy my byli gotowi na przyjęcie, to już mówiłam, tej migracyjnej i uchodźczej opowieści, mieli otwarte serca. No i tak pracuję, po prostu ja tak bardzo powoli pracuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, Basiu. Iwono, jak wyglądają Twoje też działania podejmowane z młodzieżą w szkole wokół tej tematyki? Powiem tak, ja uważam, że jeżeli uczniowie rozmawiają z nauczycielem, z wychowawcą, czują tą przestrzeń, to temat, który teraz się narodził, że tak powiem, po prostu podejmują. U mnie było tak, że ja pracuję z nimi w różnych momentach, w różnych miejscach i daję im również taką przestrzeń na to, żeby oni działali i oni czują, że jeżeli coś zaproponują, to jest to do zrobienia i oni to przefasują. Ja to nazywam taką sprawczością. Podam może przykład taki niezwiązany z migracją, ale uczniowie, kiedy na lekcji wiedza o społeczeństwie mówiliśmy o różnych dokumentach państwowych, również o najważniejszym, o konstytucji, kiedy mówiliśmy, że naszym najbliżej nam dokumentem najbliższym jest statut szkoły, to oni chcieli ten statut czytać. Szczególnie zapisy, które dotyczą uczniów, praw, obowiązków. I to oni zaproponowali pewne zmiany w zapisach w statucie. Zrobiliśmy działanie takie, że przedstawiciel samorządu pojawił się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przedstawił swoje propozycje. Teraz ten projekt jest w trakcie negocjacji z rodzicami. Chodzi o to, że uczniowie wiedzą, że działają i że to działanie jest widoczne i brane pod uwagę. I automatycznie, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, jeszcze tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy, jak będzie z uchodźcami. Moi uczniowie po rozmowie na ten temat sami spontanicznie zaczęli myśleć o wykonywaniu słowników. Myśleli również o tym, żeby umieścić się w różnych miejscach szkoły. Myśleli też, podkreślali bardzo mocno, że cieszą się na to spotkanie i mówią również o tym, że to spotkanie będzie z obopólną korzyścią. A więc wydaje mi się, że rozmowa i branie pod uwagę zdanie dzieci, uczniów i uczennic generuje to, że oni chcą rozmawiać, chcą działać. Z kolei branie, dopuszczanie, danie im możliwości działania, branie pod uwagę ich zdania, stworzenie przestrzeni do działania, powoduje, że oni różne wyzwania przyjmują, że tak powiem, i je realizują. Jednym z takich wyzwań teraz jest sytuacja w Ukrainie i to, że do nas przyjeżdżają dzieci nowe, uczniowie, uczennice, którzy będą w naszych szeregach i oni, nawet powiem szczerze, nie traktują tego jako problem. Oni po prostu traktują to jako kolejne wyzwanie, które będziemy realizować i na pewno podchodzą do tego tak dość pozytywnie. A szczególnie cieszy mnie to, że mówią o tym, że będą mieli z tego korzyści, że to nie jest tylko tak, że oni się tu poświęcają, tylko że od innych ludzi się uczymy. Teraz uczymy się od kolegów i koleżanek z Ukrainy i myślę, że to daje też takie dobre poczucie dla tych dzieci, które przyjeżdżają, że jakoś tak nie robimy tutaj spektakli, przedstawień, tylko po prostu cieszymy się swoją obecnością. I myślę, że to jest efekt tych wszystkich działań i rozmów. Tak ja to odbieram. Dziękuję bardzo. Julio? To ja, tak, jestem. Dzięki Iwono za
za swoją opowieść. Ja na koniec bardzo gorąco zachęcam Państwa do tego, żebyście sięgnęli po taką formę jak Kluby Dobrej Rozmowy. To jest taka inicjatywa, którą od kilku lat prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej i wydaje mi się, że to jest dobra formuła spotkań do tego, aby wykorzystać i spróbować wykorzystać te wskazówki i dobre praktyki, o których mówiła Basia, Sergiusz i Iwona. Kluby Dobrej Rozmowy to jest taka inicjatywa, do której dołączają szkoły i kluby tworzone przez młodzież wraz z nauczycielami, nauczycielkami. To jest miejsce spotkań dla chętnych uczniów i uczennic, którzy chcą poruszać temat współczesnych wyzwań, tematykę migracyjną. I te koła dobrej rozmowy działają najczęściej w klasach, w szkołach jako zajęcia pozalekcyjne, na wzór kółek matematycznych, przyrodniczych, teatralnych. Tylko właśnie głównym takim celem tych spotkań jest rozmowa i wymiana opinii na temat migracji ludności, sytuacji uchodźców i uchodźczyń w Polsce, w Europie, ale też jest tutaj przestrzeń na wspieranie młodych ludzi w doskonaleniu umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania siebie wzajemnie i też być może rozwiązywania jakichś konfliktów. Od 5 lat działa ta inicjatywa. Mogą Państwo pobrać na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że zaraz pojawi się link na czacie. Przewodnik dla młodzieży, punkty widzenia Klub Dobrej Rozmowy, w którym krok po kroku pokazujemy młodzieży, w jaki sposób mogą zorganizować taką przestrzeń w klasie, jakie tematy warto poruszyć, na jakie elementy warto zwrócić uwagę, prowadząc rozmowy na taki wielowątkowy i złożony temat. W przewodniku znajdą Państwo też informacje na temat tego, jak pracować z emocjami, jak zwracać uwagę na różne zwroty językowe, które opisują sytuację uchodźców i uchodźczyń, więc bardzo gorąco polecam. I do tej pory na tych spotkaniach grup uczniowskich, którzy chcieli podejmować temat migracji, najczęściej punktem wyjścia do takich rozmów był właśnie wspólnie obejrzany film, animacja, wspólna jakaś analiza przekazów medialnych czy jakiś projekt artystyczny. I zachęcaliśmy też grupy z Klubów Dobrej Rozmowy do tego, aby na swoje spotkania zapraszali osoby z doświadczeniem migracyjnym, które mieszkają w sąsiedztwie, bądź też zapraszali do swoich grup, klubów osoby ze społeczności lokalnej, które pracują w organizacjach, fundacjach, które zajmują się wsparciem osób z doświadczeniem migracyjnym. I też przepis na takie spotkanie z ciekawym człowiekiem właśnie pracującym wokół migracji, czy też mającym takie doświadczenie osobiste migracyjne, można znaleźć w przewodniku dla młodzieży Klub Dobrej Rozmowy, punkty widzenia. Więc też do tego gorąco zachęcam. I jeszcze chciałam właśnie pokazać tutaj kilka różnych propozycji, różnych naszych materiałów, które mogą stanowić taką inspirację do włączenia tego tematu migracji czy opowieści uchodźców, uchodźczyń do zajęć pozalekcyjnych dla osób chętnych, które chciałyby współtworzyć taki klub dobrej rozmowy w szkole. I w tym momencie też chciałabym Państwa gorąco zachęcić do tego, abyście
zgłosili się do tej inicjatywy Klub Dobrej Rozmowy. Pod koniec marca w Centrum Edukacji Obywatelskiej uruchamiamy tą inicjatywę i też będą Państwo mogli się zgłaszać. To jest bezpłatne wsparcie od Centrum Edukacji Obywatelskiej, polegające właśnie na przeprowadzeniu na podstawie materiałów edukacyjnych udostępnionych przez CEO 5 takich spotkań z Młodzieżowym Klubem Dobrej Rozmowy. I myślę, że to jest szczególnie ważna inicjatywa teraz w obliczu wojny w Ukrainie i też nowych osób, które będą dołączały do naszych klas i szkół. Będziemy razem z Państwem jakby towarzyszyć Wam w tworzeniu tych spotkań Klubów Dobrej Rozmowy. Będziemy zachęcali do tego, aby przeprowadzić 5 takich zajęć w ramach klubu wokół tematyki migracyjno-uchodźczej i też z taką zachętą, żeby w jakiś sposób odwoływać się do wydarzeń w Ukrainie. Propozycje naszych tematów będą dotyczyły wspólnotowości. Myślę, że to jest teraz ważny taki element budowania relacji szkoły być może w jakimś nowym układzie osobowym. Kolejnym tematem, do którego będziemy zachęcać, to tematyka dotycząca tożsamości, do takiego zadawania pytań uczniom i uczennicom, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne, jakie wartości są dla nas ważne w tym trudnym czasie. Trzecie zajęcia Klubu Dobrej Rozmowy mogłyby być poświęcone temu, aby też zrozumieć drugiego człowieka. Będziemy tutaj polecali Państwu materiały dotyczące kultury polskiej, kultury ukraińskiej w taki sposób, aby Ukrainę poznawać razem z uczniami nie tylko przez pryzmat konfliktu zbrojnego. Czwartym takim zagadnieniem tematycznym, do których będziemy Państwa zapraszać, to jest zjawisko adaptacji kulturowej, też takiej dwukierunkowej integracji. Będziemy też wspólnie w klubach zbierać takie pomysły i jakieś drobne wskazówki na to, w jaki sposób na co dzień możemy wspólnie budować tą integrację w szkole czy w naszym sąsiedztwie. A piąty temat, który będziemy proponować w Klubach Dobrej Rozmowy, będzie dotyczył globalnych współzależności i takich powiązań właśnie związanych z migracjami, z uchodźstwem, z konfliktem zbrojnym, z tym, co jest lokalnie w naszych szkołach i w naszych miastach i miasteczkach. I to jest ważne i cenne, bo na pewno te wydarzenia w Ukrainie jakby pokazują, jak w soczewce różne powiązania i zależności pomiędzy krajami i też społecznościami. Będziemy do Państwa kierować takie zaproszenie do takiej inicjatywy Klub Dobrej Rozmowy. To jest inicjatywa bezpłatna i też z naszej strony będziemy oferowali wsparcie właśnie w postaci konkretnych materiałów edukacyjnych, które będą dotyczyły tych 5 zagadnień, o których mówiłam. I też będziemy się starali Państwa w tym wspierać w tych rozmowach czy w tych wyzwaniach związanych z Klubami Dobrej Rozmowy za pośrednictwem spotkań online, warsztatów czy szkoleń online, więc już teraz Państwa zapraszam, a taka szczegółowa informacja i zaproszenie pojawi się na naszych 2 stronach, na których też znajdą Państwo kolejne materiały dotyczące wojny w Ukrainie i tego, w jaki sposób cała społeczność szkolna może zaopiekować się tym tematem na różnych płaszczyznach. Jest to strona www.co.org.pl/Ukraina, a także zakładka dotycząca tematów związanych z wojną w Ukrainie na stronie www.globalna.co.org.pl.
Więc do tego bardzo serdecznie z Elo i myślę też z naszymi prelegentami zapraszamy. Elu? Bardzo dziękuję. Przenieśmy jeszcze się na kolejny slajd. Tam zobaczą Państwo, jak wygląda taka zakładka co.org.pl/Ukraina i w tym miejscu znajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje na temat całej kampanii Polska-Ukraina razem w szkole. Zachęcam też do zajrzenia do materiałów, które powstały w tym ostatnim czasie. Na kolejnym slajdzie pokazujemy zarówno takie materiały, które dotyczą wsparcia psychologicznego, jak i materiały, które można wykorzystywać podczas zajęć przedmiotowych i w młodszych klasach 4-8 szkoły podstawowej, ale także dla szkół ponadpodstawowych, więc mamy nadzieję, że także Państwo będą mogli z tego wsparcia skorzystać. Widziałam na czacie, że dopytywali Państwo o kolejne spotkanie z tej serii, już ostatnie, które odbędzie się 7 kwietnia. Serdecznie Państwa zapraszamy w godzinach 18:00 do 19:30. To będzie spotkanie poświęcone klimatowi i temu, jak angażować młodych ludzi w akcje na rzecz i środowiska, i klimatu. Bardzo cieszę się, że także na tym spotkaniu będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, też powymieniać się doświadczeniami z kolejnymi osobami, które zaprosimy do tego spotkania. Śledźmy te informacje na blogu, do tego zachęcam. Na kolejnym slajdzie także znajduje się adres, pod którym znajdą Państwo więcej informacji i na temat całej serii, ale także materiały z tych poprzednich spotkań. Zachęcam też do śledzenia poszczególnych stron na Facebooku różnych obszarów. O tych obszarach na samym początku naszego spotkania wspominała Julia. Zarówno jest to profil Centrum Edukacji Obywatelskiej, na którym część z Państwa teraz właśnie nas ogląda na Facebooku, ale zachęcamy także do śledzenia Edukacji Globalnej CEO, Angażuj Obywatelsko z CEO, Otwieraj na Kulturę z CEO, Ucz Otwartości z CEO oraz Szkoły Uczącej się. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za taką dużą aktywność, za wszystkie komentarze na czacie. Bardzo dziękuję wszystkim naszym panelistkom, paneliście. Dziękuję za Wasz czas i za to podzielenie się różnymi refleksjami, cennymi wskazówkami. Bardzo dziękuję naszym partnerom, pani Urszuli z American Corner Radą. Dziękuję też pani Monice Rokickiej z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki, Basiu, Iwono i Sergiuszu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję tobie, Julio. Dziękuję Oli Nagot, która także nam towarzyszyła podczas tego spotkania i była w bieżącej komunikacji z Państwem na czacie. Za przygotowania także Oli Kluj, Kasi Małek. Wszystkim Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Pozostańmy w kontakcie i widzimy się już 7 kwietnia na ostatnim spotkaniu. Tak, bardzo Państwu dziękuję i dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dziękujemy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia.